Boże, ludzie małej wiary. Nie no, kochani, rozumiem waszą troskę i cieszę się z tego powodu, ale miejcie ufność Panu. Amen. Faktem jest, że wczoraj co niektórzy szczęściarze otrzymali trochę gradu. Nie? Ale zobaczcie, jak to ludziom mało do szczęścia potrzeba. Dostaną po łbie trochę kuleczkami lodu i już zadowolenie. Mam nadzieję, że to było po raz pierwszy, ostatni raz w tegorocznej pielgrzymce. Dziękuję i cieszę się z obecności księży neopresbiterów, że idą w pielgrzymce i tutaj także są razem z nami i za tą mszę świętą, za słowo Bóg zapłać. Pomarzyliście sobie trochę, nie? Dziękuję także księdzu proboszczowi za przyjęcie wczoraj tutaj pielgrzymów grupy drugiej na nocleg i dzisiaj tutaj za przyjęcie, także zadbał o te siły fizyczne dla duchowieństwa poznańskiego i nie tylko. Bóg zapłać, księże proboszczu. I dziękujemy grupie 11 za przygotowanie liturgii mszy świętej. Jak już wiecie, po raz siódmy w tym roku wyrusza Wielkopolska, także piesza pielgrzymka od Miłosierdzia do Miłosierdzia. Oni co prawda ruszają oficjalnie 16 z Jasnej Góry, z Częstochowy. Niektórzy wyruszają jutro z Ostrowa, niektórzy już wyruszyli z Poznania. Wszelkie informacje najlepiej będzie można zaczerpnąć u księdza Andrzeja w grupie 14 albo u mnie. Mam odpowiednie foldery. Bardzo proszę, moi drodzy, o to, abyście bardzo sprawnie weszli do Ostrowa Wielkopolskiego. To jest tutaj bardzo blisko już, dlatego myślę, że ten odcinek proszę przejść tylko z jednym postojem. To takim nie za długim, abyśmy o czasie byli w Ostrowie. Jak wszyscy starzy pielgrzymi wiedzą, to jest Meine Vaterland. Ci, którzy idą pierwszy raz, jak przekroczą tablicę Ostrów Wielkopolski, to muszą ziemię pocałować. Kapelańską. Stąd jest to POS na samochodzie. To się niektórzy zastanawiają. Proszę? No właśnie, w grupie piątej idą z Niemiec, to już rozumieją wszystko, ale z Herschwejem. Wiecie, widzę, co będzie działo tam przy tej tablicy. Już lećcie zobaczyć. Wychodzimy w takiej oto kolejności, 10 po drugiej. Grupa 14, która już się gromadzi 5 po drugiej. Bo oni zanim wypalą, to im 5 minut zejdzie. Później idzie grupa 9, 2, 5, 7, 11, grupa 3, 1, 15, 8, cicho, 8 i grupa 4. Przypominam, że w Ostrowie grupa 3, 1 i 13 idą razem, będą prowadzeni, oni są pod specjalnym nadzorem i będą na kogutach prowadzeni przez policję, jak kibole na mecz. Bo oni są prowadzeni pod prąd. Także o tym pamiętasz. Grupa 3, 1 i 13, czyli one z tych postojów muszą się po prostu zejść razem, idą jedna grupa za drugą. Jak widzicie, w ogóle w tym roku na pielgrzymce nas cechuje ułańska fantazja od samego początku aż do samego końca. Zobaczymy, czym ta pielgrzymka się skończy, jak się ta pielgrzymka skończy, jak tak dalej pójdzie. Konie nieźle narozrabiały pod katedrą. Jeszcze się tam niektórzy nie mogą otrząsnąć. Na butach to nieco mają. Byłem zaniepokojony do wczorajszego dnia, że nic nie ginie. Ale dzisiaj moje serce się uspokoiło. Fajny sztyk, bryle.
Szapo. Rodowa łyżeczka z herbem. I telefon Nokia. Na wszyscy przylecą. Zepsuta, bo z tyłu nie ma tej. Także nie działa, chyba dostała wczoraj wody. Ale w razie czego są, moi drodzy, te rzeczy u mnie. Jak się wam spało dzisiaj? Mnie też. Jak się wam idzie? Mnie też. A jak się jedzie? Mnie też. Moi drodzy, przypominam o tym, że w sklepikach możemy się zaopatrzyć w różne rodzaje.